Słowa Wery Krakowskiej po raz kolejny, 58. Pragnę przypomnieć, witam Państwa na programie Spotkanie z artystą. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy piękną kobietę, będziemy mieć witać na scenie. Ewa Wezę to sopran, która przyjechała do nas z Wrocławia. Drodzy Państwo, chcę powiedzieć, że to spory wysiłek dla każdego z artystów, którzy przyjeżdżają do nas do programu. Pani Ewa Cię pokonała 350 km z Wrocławia po to, żeby się z Państwem tutaj spotkać. Program poprowadzi pan redaktor Adam Czopek i akompaniować pani Ewie przy wykonywanych utworach będzie nasza też niezawodna Renata Żołobowska-Orzechowska. Proszę Państwa, zapraszam serdecznie, witamy ich razem. Zapraszam panią Ewę Wezę. Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z artystą. Dzisiaj mamy ogromną przyjemność gościć panią, która przez lata była solistką Opery Wrocławskiej. Ostatnio współpracuje z Operą Krakowską. Po drodze zaliczyła Operę Bytomską, pani Ewa Wezę. Drodzy Państwo, pani Ewa Wezę jest uczennicą dwóch profesorów. Edukację wokalną zaczęła tu w Krakowie u pani profesor Schubert i u pani profesor Ewy Werner we Wrocławiu. Również we Wrocławiu zaśpiewała swoją pierwszą partię. Była to druga dama w czarodziejskim flecie w 2003 roku. 2003 rok w karierze i w życiu pani Ewy Wezę był rokiem szczególnym. Najpierw debiut sceniczny, potem uzyskała angażment do Opery Wrocławskiej i jako etatowa solistka debiutowała na scenie partią Giuseppe w Cyganeli i w tym samym roku rozpoczęła wielką przygodę z muzyką Ryszarda Wagnera, co na śpiewaczkę o tak krótkim stażu pracy i tak młodą jest nie lada wyzwaniem. Zaczęła od Złota Renu, od Wergundy, jednej z córek Renu. To niewielka partia i umówmy się, wielkiego wysiłku, chociaż nie jest to łatwa partia. Nie wymaga. Natomiast druga partia, z którą się zmierzyła, to już wielka partia, to Zyglinda w Walkirii. I dalej każda kolejna premiera wrocławskiego Pierścienia Nibelungów odbywała się już z udziałem pani Ewy Wezę. I proszę sobie wyobrazić, że z liryczno-dramatycznej Zyglindy przeskoczyła na absolutnie koloraturowego ptaszka, leśnego ptaszka w Zygfrydzie, by w Zmierzchu Bogów zmierzyć się z jedną z najtrudniejszych wagnerowskich partii, partią Gudrun. Pani Ewo, pozwólcie Państwo, że już usiądę. Pani Ewo, Wagner na początek. Skok na głęboką wodę? No oczywiście, skok na bardzo głęboką wodę, ale ja wtedy tak naprawdę nie miałam nic do powiedzenia. Był to pierwszy rok mojej pracy i było to tak zwane moje być albo nie być. Dyrektor proponuje mi partię. No nie mogę w pierwszym roku pracy powiedzieć, że przepraszam, ale ja jej nie wykonam, bo właściwie dlaczego? No bo jest za trudno, no ale jest pani młoda, talentowana i wszystko przed panią, tak? Także no, nie miałam wyjścia jednym słowem. Aczkolwiek praca nad Wagnerem sprawia mi olbrzymią radość i mam taką nadzieję, że do tego Wagnera jeszcze kiedyś wrócę za jakieś 8-10 lat. A nie wiem, czy mogę już o tym powiedzieć, bo pytał się pan mnie wcześniej o moich partiach, które chciałbym jeszcze kiedyś zaśpiewać. To jeszcze mam poczekać. Dobrze. Nie tak szybko. Mamy sporo czasu. Ja bym chciał, żeby pani o czym innym opowiedziała. Na premierze Złota Renu był Wolfgang Wagner, wnuk Ryszarda Wagnera, przez 40 kilka lat dyrektor słynnego festiwalu wagnerowskiego w Bayreuth. I on zaprosił panią do Bayreuth, a reszta to już do pani należy, bardzo proszę. Tak, zaprosił mnie do Bayreuth, właściwie po Walkirii, bo był i na Złocie Renu, i był później na Walkirii, gdzie słyszał mnie w Zyglindzie.
No i ja jako wtedy bardzo, bardzo młoda śpiewaczka początkująca, która tak naprawdę no, to moje pierwsze zderzenie z Wagnerem było dla mnie niesamowitym wyzwaniem. Pojechałam do Bayreuth. Oczywiście nie zaśpiewałam tam żadnego spektaklu, tak, bo śpiewaczki, które występują na tej scenie, no, mają trochę więcej lat niż ja miałam wtedy. Poza tym są to doświadczone śpiewaczki już, ale miałam szansę po prostu stanąć na tej scenie i zaśpiewać tak zwane przesłuchanie, które być może za kilka lat zaowocuje, wtedy kiedy już ten mój wiek dojrzałości wagnerowskiej jak gdyby będzie się zbliżał coraz bardziej. I proszę sobie wyobrazić, że ten Wagner tak naprawdę nie jest taki straszny, bo jak stoi się na tej scenie, która jest zbudowana właśnie specjalnie po to, żeby śpiewać tą muzykę, to tam wystarczy tak naprawdę tyle otworzyć buzię i można śpiewać spektakle, które trwają właśnie 5 godzin i nie robiąc sobie żadnej krzywdy. Dlaczego? Dlatego, że jak ja stanęłam na tej scenie i wydałam pierwszy dźwięk, oczywiście przygotowana, że tutaj tak to musi zabrzmieć, to musi być wielka partia, ja tutaj taka malutka, więc muszę dać z siebie wszystko, zabił mnie mój dźwięk, który wrócił do mnie z powrotem. I po minucie, po kilku taktach zorientowałam się, że nie, że to nie tędy droga. I po prostu zaśpiewałam całą partię Zygmindy, właściwie tak naprawdę bez wielkiego wysiłku. Czy to jest kwestia tej akustyki? Tak, to jest kwestia tej akustyki. Tak, zresztą tak, pod Wagnera. Tak, gdzie śpiewak, no, są tak stworzone warunki idealne do śpiewania. Chyba nie ma żadnego teatru, którym śpiewa się lepiej. To prawda, ja wiele razy byłem w Bayreuth, byłem gościem festiwalu i muszę Państwu powiedzieć, że faktycznie akustyka jest niesamowita. Jak się siedzi na widowni, to się ma wrażenie, że się siedzi w środku dźwięku. A poza tym próbowano kiedyś eksperymentu w Bayreuth. Tam są twarde krzesła, które są tylko wyścielone materiały. I siedzieć na Wagnerze, który trwa do 7 godzin, bo Parsifal czy Zmierzch Bogów z przerwami to jest prawie 7 godzin. Zawsze się śmiejemy, że do Wagnera się chodzi jak do pracy na 8 godzin dziennie, taka jest prawda. Jest bardzo trudno. I proszę sobie wyobrazić, że wymontowano dwa pierwsze rzędy tych starych, jeszcze z pierwszego wyposażenia foteli. Zrobiono próbę akustyczną i szybciutko wróciły stare fotele i nikt już od lat nie mówi o jakimkolwiek unowocześnianiu siedzeń w Bayreuth. Siedzi się po ciemku, siedzi się na twardych krzesłach, panie przynoszą sobie poduszeczki, ale tak powinno być. A żeby Państwa wprowadzić w dobry, operowy nastrój, zapraszam panią Ewę, by zaprezentowała Państwu słynną habanerę z kawy. Wagnera dzisiaj nie będzie. Nie, Wagnera Państwu darujemy. Rzadko Wagnera, ale panią Ewę habanerę chętnie. Sopriar la mar le bien adressé.
Usłyszała, jak jeden waltornista do drugiego mówi: ja ją dzisiaj przetrzymam w tych odgłosach. A śpiewała słynnego w walce odgłosy wiosny, gdzie są spore wytrzymania wysokich nut. No i pomyślała sobie Kostrzewska: poczekaj, ja ci dam. Stanęła przed orkiestrą, zaczęła śpiewać, doszła do momentu, kiedy współzawodniczy z waltornistą i ciągnie ten dźwięk, patrzy tak kątem oka, że waltornista jest coraz bardziej czerwony, ale trzyma ten dźwięk na tej waltorni, no i w końcu oboje prawie jednocześnie skończyli. A finał całej zabawy rozegrał się w garderobie. Oczywiście były gromkie owacje, Barbara Kostrzewska się ukłoniła, przeszła do garderoby i w tym momencie, kiedy taka zmęczona, oparta toaletę przed lustrem, ubrała głęboki oddech, otwierają się z impetem drzwi, wpada ów waltornista, podchodzi do niej z tyłu, bierze ją w talii i mówi: Kaj, ty masz ten dech piorunie. Bo żeby złapać, znaczy się, żeby zaśpiewać wysoki dźwięk i na dodatek jeszcze go wytrzymać, to faktycznie trzeba mieć doskonale wyszkolony oddech, prawda? No z pewnością, tylko ten wyszkolony oddech, on przychodzi z czasem, tak? To są nasze mięśnie, które z biegiem lat, jak śpiewam, moja pani profesor Helena Schubert-Słysz mówiła mi na studiach: dziecko, pamiętaj, jak skończysz studia, to za 15 lat będziesz mogła może powiedzieć, że umiesz już śpiewać, będziesz się uczyła przez 15 lat na scenie. No i miała rację. No, a jeszcze nie ma tych 15 lat. No właśnie. Pani Ewo, jest Pani jedną z niewielu śpiewaczy, które zaczęły jako sopran, potem przeszły na partie mezzosopranowe. Z zasad bywało odwrotnie. Wiele polskich śpiewaczy, chociażby Wanda Wermińska czy Antonina Kawecka, zaczynały karierę jako mezzosoprany, by potem przejść na partie sopranowe, Lirico spinto, jednak z naciskiem na spinto. Ale wtedy zarzucały jak gdyby już kwestie śpiewania partii mezzosopranowych. Pani stara się przynajmniej od kilku lat pogodzić oba gatunki głosu. Jak pani się to udaje? Jak pani do tego dochodzi? I czym kieruje się pani, przyjmując taką, a nie inną partię, jeżeli chodzi o te dwa głosy? Bo jednak zaczyna, Gudruna jest partią czysto sopranową, Carmen jest partią mezzosopranową, Halka jest partią dramatyczno-liryczną, a Eboli jest jednak partią tą
mezzosopranową, na dodatek o dużym ładunku dramatycznym i emocjonalnym oczywiście. Czy mam zacząć od początku? Musiałabym się cofnąć do studiów. Ależ proszę uprzejmie. Ten czas należy do Pani. Nie wiem, jak to się stało, natomiast Pani Profesor na pierwszym roku, od pierwszego roku zaczęła mnie prowadzić jako mezzosopran, aczkolwiek śpiewałam takie pieśni i arie raczej w tej wyższej tesyturze zawieszone. Po trzech latach, kiedy musiałam się przeprowadzić do Wrocławia i się rzeczy zmienić uczelnię i pedagoga, kiedy przyjechałam tam na przesłuchanie, profesorowie wszyscy orzekli, że dziecko, ale jednak jesteś sopranem, bo masz te góry i absolutnie nie brzmisz jak mezzosopran. No i co tu teraz było robić? A tu Carmen dodać. A tutaj tak naprawdę za dwa lata dyplom, więc pytanie, czy któryś z profesorów się podejmie tego przestawiania tak zwanego głosu. No i oczywiście nikt się nie podjął. W związku z tym skończyłam studia jako mezzosopran, dlatego że już miałam większość repertuaru tak, przygotowaną przez te trzy lata i było po prostu to najłatwiejszym wyjściem z sytuacji w danym momencie. Na szczęście po skończeniu studiów, kiedy urodziłam córkę, trafiłam już tak na poważnie do pani Jolanty Żmurko, fantastycznej śpiewaczki. I ona się za mnie wzięła. Powiedziała, dziecko, nie będziesz żadnym mezzosopranem, zaczynamy przystawiać głos, przygotowujesz partie sopranowe i zdajesz do opery. I tak to się zaczęło. Zaczęłam śpiewać rzeczywiście partie sopranowe, pamiętam na przesłuchanie do opery zaśpiewałam Toskę i Aidę, tak na dzień dobry. No i udało się, tak. I rozpoczęła się moja współpraca z teatrem we Wrocławiu. I tak jak pan już wspominał, propozycje sopranowe, jak i mezzosopranowe. I pierwszą była oczywiście Carmen. Nie mogłam odmówić, również podobnie jak tego Wagnera, aczkolwiek nie powiem, żeby mnie nie... Żebym miał jakieś specjalne obiekcje. Nie, bo Carmen jest piękną postacią i dlaczego nie? Przecież soprany też wykonywały tę partię i stwierdziłam, że dobrze, w takim razie podejmę się śpiewania partii Carmen. I tak naprawdę w moim życiorysie to tak jest tylko Carmen i ta Eboli. Ja nic więcej mezzosopranowego już nie śpiewam, no, prawda? Julieta. Nie, no Julieta to taka jest pomiędzy. Ona jest taka, pomiędzy, więc to raczej nie. Jak to robię, jak to godzę? Więc będąc jeszcze na etacie, w momencie, kiedy mijały lata i przygotowywałam inne partie, oczywiście sopranowe, nagle nastąpił konflikt interesów. To znaczy, kiedy planowane są próby do spektakli, których spektakli w obrze wrocławskiej jest bardzo dużo i gramy właściwie po 4 do 5 razy w tygodniu i repertuar jest bardzo zróżnicowany i powiedzmy jednego dnia jest Carmen, drugiego jest Halka, trzeciego jest jeszcze coś innego, piątego jest Wagner, a ilość śpiewaków, jaka jest na etacie, jest dosyć niewielka, w związku z tym my tak naprawdę wszystko śpiewamy. I jeżeli wieczorem mam spektakl do Carmen, zdarzało się bardzo często, że rano na przykład była próba do Halki. I było to nagminne. Po kilku latach postanowiłam, że no jednak w ten sposób nie da się pracować dłużej, bo oczywiście ja mogę śpiewać Carmen, ja mogę śpiewać Halkę, ale musi być jakiś rozsądny rozdział czasowy, tak, między wykonaniem jednej partii, a przestawieniem się, jak gdyby potrzebuje czasu, żeby się przestawić do śpiewania Halki, które jest zupełnie inne, tak. Więc udałam się na rozmowę do pani dyrektor i powiedziałam, pani dyrektor, bardzo mi jest przykro, ale ja już więcej Carmen nie zaśpiewam. No jak to, no przecież to jest pani najlepsza partia. Ja mówię, no tak to, że nie mogę śpiewać rano partii sopranowej, wieczorem mezzosopranowej, a za chwilę na następny dzień znowu o 10 rano próba do czegoś innego. Po prostu ja za 2-3 lata przestanę śpiewać w ogóle. No i przyszedł taki moment, że musiałam podjąć pewne decyzje, także dzisiaj mam to szczęście, że jestem właściwie już, mogę powiedzieć, wolnym strzelcem. Sama decyduję i ustalam repertuar, który śpiewam, a przede wszystkim śpiewając te partie mezzosopranowe, tak jak pan wspomniał, Eboli, zachowuję odstęp, sensowny odstęp czasowy. Czyli wiem, że na przykład teraz 15 kwietnia będę miała Don Carlosa i wiem, że w tym miesiącu nie zaśpiewam żadnej partii innej sopranowej, tak? Czyli zdaję sobie sprawę z tego, że będzie kilka prób do Eboli, później spektakl, który nie jest łatwym spektaklem. Wiem, że ja potrzebuję przynajmniej 2 tygodni do tego, żeby spokojnie móc zapomnieć o Eboli
i przenieść się o tą tesyturę troszkę wyższą. Także praca na etacie jest nie do jakby pogodzenie tych dwóch rzeczy jest, no, jest praktycznie niemożliwe. Ja przepraszam, zapytam tylko, bo my tutaj w Krakowie pamiętamy panią dyrektor Michnik, wiemy też o sposobach jej pracy. Pani się w tej chwili uwolniła z tego etatu i rozumiem, że jest to taki oddech, prawda? Że jest to prawda, że pani dyrektor Michnik tak wymaga bardzo dużej, ostrej pracy i jak konie na wyścigi, prawda? No niestety tak. Niestety tak. Tylko właśnie no, nie powinnam być może o tym mówić, ale będąc, zaczynając swoją pracę, kiedy miałam 24-25 lat i dostawałam właśnie takie, a nie inne propozycje partii, liczyłam się z tym, że nie mogę odmówić, tak? Bo jest to moje być albo nie być i muszę się gdzieś zawodu nauczyć, czyli potrzebuję teatru, w którym będę pracowała z reżyserami, z dyrygentami, z kolegami starszymi, śpiewakami, od których mogę się czegoś nauczyć. Potrzebuję tego zawodu, w związku z tym nie mogłam sobie pozwolić na odmawianie. Po kilku latach pracy i jak gdyby pewnych osiągnięć, mniejszych bądź też większych, jak gdyby rozsądku również, który się zdobywa tak z czasem, no trzeba na coś postawić, tak, i podjąć decyzję i no i tutaj mieć swoje zdanie. Ale na to sobie mogą pozwolić tylko naprawdę wielcy artyści, a pani już jest w tej chwili tak dobrze notowaną artystką w Polsce, że może pani wybierać. Myślę, że nie. No po prostu, to po prostu zrobiłabym sobie krzywdę. No, tak? Musiałam zadbać o swój głos, o swój instrument i gdyby... No, marzeniem chyba każdego śpiewaka byłoby jak najbardziej... Chciałabym mieć teatr na etacie, tak, jest to mój teatr, zresztą i tak naprawdę, drodzy Państwo, jestem jeszcze na urlopie wychowawczym, więc jeszcze przez rok jestem na tak zwanym etacie w cudzysłowie i nie chciałabym kończyć tej współpracy, natomiast wiem, że będzie ona niemożliwa ze względu na, tak, na to, że nie będę też puszczana gdzie indziej, tak, to, a wszystko tak naprawdę poszło o Kraków, drodzy Państwo, bo no dostałam propozycję od dyrektora tutaj ze śpiewania kilku koncertów i Carmen. Dostałam po prostu odmowę urlopu na te wyjazdy i powiedziałam, pani nie zaśpiewa w Krakowie. Także wszystko poszło o Krakowie. A więc ja odpowiedziałam, ależ pani dyrektor, ja zaśpiewam w Krakowie. Większość solistów, uznanych solistów na świecie nie wiąże się etatowo z żadnym teatrem. Najczęściej pracują na kontraktach na zasadzie partia, terminy, próby i następny kontrakt zupełnie gdzie indziej. Dzisiaj ci znani soliści, ci, którzy mają coś więcej do zaproponowania publiczności, pracują na tej zasadzie. Czy nie uważa pani, że będąc wolnym strzelcem, ma pani absolutną swobodę w wyborze partii, terminu i wielu innych rzeczy. I nie jest pani uzależniona od nikogo poza sobą samą. Tak, oczywiście to wszystko się zgadza, natomiast kij ma zawsze dwa końce. Oczywiście mam tą swobodę w dobieraniu repertuaru, terminów, natomiast bardzo często zdarza się tak, że czeka się na tak zwany telefon. I czasami są takie dobre momenty, gdzie rzeczywiście te telefony się urywają, po czym przez jakąś chwilę jest cisza, więc tutaj jest to dosyć ryzykowne. A my nie jesteśmy jeszcze na zachodzie. Więc u nas nie ma dostępu do agentów, tak naprawdę w Polsce nie ma agentów z prawdziwego zdarzenia. A mój przypadek jest taki trochę ciężki, bo ja tak naprawdę, drodzy Państwo, nigdy się nie nastawiałam na żadną karierę. Dlatego też nie jeździłam na żadne przesłuchania zagraniczne do agentów za granicą, bo uważałam, że ja jeszcze ciągle za mało umiem i że to chyba jeszcze nie teraz, a poza tym rodzina i dzieci. I tak śpiewam, bo bardzo lubię, sprawia mi to niesamowitą satysfakcję, natomiast nie uważam się absolutnie za gwiazdę i jak gdyby ta kariera zagraniczna mnie tak nie łasi mnie.
No ale tutaj, w kraju, to jest ważne. A tutaj w kraju, tak. Wielu śpiewaków z Polski wyjechało, najwidoczniej jest pan Jacek Chodorowski, pewno potwierdzi moje zdanie i opinię. Wielu śpiewaków z Polski wyjechało, by robić za granicą karierę, potem za granicą kariery wielkiej nie zrobili, a w Polsce o nich zapomniano. Więc ten kij też ma dwa końce. Drodzy Państwo, zapraszam do fragmentu Toski. Pani Ewa Wezel proponuje Państwu teraz słynną arię Toski. Visi d'arte, visi d'amore. Żyłam sztuką, żyłam miłością, nigdy nikomu krzywdy nie poczyniłam. To jest forma modlitwy. Toska nieziemsko już zmęczona, stłamszona przez barona skarbie, klęka naprzeciw sceny i śpiewa swoją słynną arię, a wszystko po to, by ocalić od śmierci ukochanego Maria. Visi d'arte, visi d'amore. Nad budowaniem, przepraszam,
postaci, nad wykuwaniem postaci, nad przygotowaniem strony wokalnej. Na ile jest Pani potrzebny reżyser do tego, na ile kreacja wypływa z Pani wnętrza? Jeżeli chodzi o przygotowanie partii wokalnej, to najpierw zawsze zaglądam do partytury, do nut. Nigdy nie słucham nagrań przed przygotowywaniem się do wykonania danej partii. Rozczytuję, zaczynam pracę ze swoim konsultantem wokalnym również, po czym wykonuję telefon do reżysera. Pytam się, jak sobie to wyobraża, bo bardzo często to, co podpowiada nam muzyka, nie zawsze zgadza się z tym, co wymyślił sobie reżyser. W związku z tym ostatnio miałam okazję dosyć częstej pracy z Waldkiem Zawodzińskim. Spotkaliśmy się przy Eboli i teraz ostatnio przy Halce. I ja a propos Halki zapytałam się, ja sobie to, jak wyobrażasz sobie tą postać, bo u nas tak jest przyjęte, że ta Halka to jest taka cicha, liryczna i płacząca cały czas. A przecież w niej jest tak naprawdę tyle dramatyzmu. I jak sobie to wyobrażasz? Więc powiedział mi, rób swoje i daj tyle dramatyzmu, co daje, żeby boli. No tak, ale to się stało po tym, jak on panią, że tak powiem, widział i miał okazję obserwować, jak pani buduje partię w Eboli, bo gdyby ta sama sytuacja zdarzyła się z reżyserem, który z panią jeszcze nie pracował, to jak by to wyglądało? Nie mam pojęcia. Znaczy, wydaje mi się, że zawsze oczywiście proponuję to, jak ja sobie wyobrażam daną partię, jak ją rozumiem, jeżeli chodzi o stronę całą emocjonalną. A po swojej propozycji zawsze przychodzi analiza i reżyser jak gdyby albo na swoim proponuje coś zupełnie innego, tak. Oczywiście jeszcze jest najważniejsza sprawa, bo o wszystkim decyduje dyrygent, nie zapominajmy o tym, bo to on kształtuje formę całego dzieła, tak. I tutaj ja tak do końca mogę sobie pozwolić na taką dowolność w wariach, natomiast cała reszta, wszystkie ansamble to już jest praca wspólna z dyrygentem, z partnerami, z którymi się śpiewa i dobrze, to inaczej zapytam. Drążymy. Bałam się tych trudnych pytań. Jak się czytuje recenzje po Pani występach, po Pani kreacjach scenicznych, to najczęściej czyta się, i to chyba zgodny chór w tym względzie jest, że ma Pani piękny głos, ma Pani dobrą technikę, ale przy tym jest Pani doskonałą, znakomitą aktorką, obdarzoną nieprzeciętnym temperamentem scenicznym. I urodą. To już pomijamy, to wszyscy wiedzą. To widać na załączonym obrazku. To znaczy ten temperament czasami mi bardzo mocno przeszkadza. I ja po spektaklu wychodzę tak strasznie zmęczona i mówię sobie, Ewa, następnym razem połowę mniej, naprawdę. Ale nigdy mi się to nie udaje, w związku z tym jeszcze nie potrafię nad tym zapanować. I bardzo często zdarza się, że jest to z niekorzyścią oczywiście również dla partii, nie ukrywajmy. Bo czasami te emocje, które nas ponoszą w wykonywaniu partii są odzwierciedlane, odbijają się jak gdyby w pozytywnym sposobie brzmienia dźwięku, a czasami nie. Bo damy trochę za dużo i to już jest. To znaczy, wie Pani, mówimy o takich już rzeczach przejaskrawionych, ale ja myślę, że Pani kultura muzyczna i Pani kultura bycia nie dopuszczają do tego, żeby coś przerysować w sposób tak znaczny, że będzie to przeszkadzało. Natomiast umówmy się, prawda przekazu, prawda ekspresji polega na wykorzystaniu możliwości scenicznych, na wykorzystaniu temperamentu i budowaniu postaci z temperamentem. Co innego, inaczej się ogląda postać papierkową, która jest eteryczna, zwiewna i zupełnie nie przystaje do prezentowanego dzieła czy partia inaczej. I powiem jeszcze inaczej. Gdyby Pani była Carmen łzawą od początku i pozbawioną temperamentu, to pewno nikt nie chciałby jej oglądać. Zgadza się? No więc dlatego, stąd moje pytanie. Aczkolwiek wracając do tych recenzji, to po właśnie ostatniej Halce tutaj w Krakowie były one niespecjalne.
I właśnie nie spodobało się panom recenzentom to, że jestem zbyt ekspresyjna i daję za dużo. No to wiemy już, przepraszam, że wtrącę jako vox populi, prawda, recenzje recenzjami, a to, co się podoba publiczności, to jest druga sprawa. I nie zawsze się to pokrywa. Ja słyszałam, że została pani świetnie odebrana. Mi się pani oczywiście też bardzo podoba jako kochanka, aczkolwiek dalej będę się zastanawiała, dlaczego musiała pani wyglądać jak robotnica, nie jak uralka w tej sukienczynie i w tej chusteczce na głowie. No ale widocznie tak pan Waldemar sobie życzył, żeby panią tak oszpecić. No. Tak, to prawda. No ja to Wątkowi wybaczę. A my nie bardzo możemy mu to wybaczyć. I znowu rozbieżność interesów. Co innego śpiewaczka, co innego publiczek, a jeszcze co innego reżyser. No ale tak już jest, że przez lata mieliśmy w operze dyktaturę dyrygentów, którzy po skończonym przedstawieniu odkładali batutę i mówili: to mój Don Carlos. A teraz mamy dyktaturę reżyserów, którzy mówią: to moja Hanka. W jednym i w drugim przypadku Verdi był z boku i Moniuszko. Najgorzej jeszcze jak śpiewaczka powie, że to jest moja partia. No to już wtedy kwadratura koła. Pani Ewo, zaśpiewała pani sporo partii. Jak na 9 lat śpiewania, bo tyle trwa pani kariera, ma pani niemały repertuar, bo to i 4 partie wagnerowskie. Umówmy się, na razie pani do nich nie będzie wracała, zaśpiewała je pani, jak to mówią, chwacić i chwała komu trzeba. No ale Carmen, zaczniemy od tych partii mezzosopranowych. Giulietta, Przejście, Carmen, Eboli, no i przede wszystkim partie sopranowe, partie lirico spinto, a jednak z akcentem na spinto. Zgadza się? Tak, nie do końca, bo chyba bardziej w dramatycznym kierunku. No więc drama spinto to tak podążać, tak. No tak. No myślę, że to będzie Toska w najbliższym czasie, przygotowuje dla Opery Śląskiej. We wrześniu. We wrześniu, tak. I tak w tym kierunku. Czyli będę generalnie zmierzyć. Powoli będzie się pani przemieszczać w kierunku partii. Typowo dramatycznego. Tak. Znaczy obiecałam sobie już, że nie przyjmę żadnej propozycji mezzosopranowi, także dalej będę śpiewać tą Carmen Don Carlosa, bo kocham Don Carlosa i przy tym zostanę, natomiast już zdecydowanie tak. Myślę, że ale za Lila. Myślę, że kiedyś, no nie, to już nie. Także myślę, że kiedyś niebawem Aida jako całość już, cała partia i Manon Lescaut mi się marzy też. No właśnie. Zaśpiewałam też Desdemonę w hotelu. Zaśpiewała pani sporo partii. Którą z nich wspomina pani najmilej, w sensie największej satysfakcji artystycznej? Z tych, które pani do tej pory zaśpiewała. No muszę powiedzieć, że jednak Zedlinda. Jednak? Tak. No ale to już takie, powiedzmy, śpiewanie sopranowe i to takie jeszcze w tym czasie Walkiria Wagner Zedlindzie rozpisał partię na głos bardziej liryczny niż dramatyczny. Właściwie partia dramatyczna dla Zygmunty rozpoczyna się w trzecim akcie dopiero. Pierwszy akt to jest przede wszystkim liryka, prawda? Sam duet z Zygmuntem to już czysta liryka, a to jest prawie połowa pierwszego aktu, prawda? To znaczy drugi akt jest dosyć mocno dramatyczny. No tak, tam już. Znaczy, największym wyzwaniem w tej chwili dla mnie będzie ta Toska, którą dopiero zaczynam przygotowywać i nad nią pracować, więc myślę, że przyniesie mi na pewno wiele satysfakcji, tym bardziej, że będę pracowała razem z Aleksandrem Tyliną, którego uwielbiam, więc już nawet nie chcę myśleć, jak będzie wyglądał duet. No a potem zobaczymy, no, zobaczymy, jakie partie życie mi przyniesie. Nie planuję. Także. No mimo, że pani nie planuje, ale każdy z nas marzy o czymś. A pani? No ja marzę, ale ja marzę o Brunhildzie w Wagnerze. W całym ringu. A jednak tak. Ale to tak jeszcze trochę. Czyli... Znaczy ja je właściwie wszystkie umiem, tylko jeszcze nic nie śpię. Czyli ziarno rzucone na glebę kiełkuje. Tak. Ja myślę, że tak po 40 dobrze. Jeżeli się nadasz, tak. Strasznie długo trzeba będzie czekać. No nie tak strasznie. Tak. Drodzy Państwo, ja myślę, że póki jeszcze pani Ewa Wezem śpiewa Eboli, to nie odpuścimy tej okazji.
Ponieważ Don Carlos jest moją ukochaną operą, Eboli jest jedną z moich ukochanych postaci, chociaż to typowy operowy Schwarz charakter. Jak Państwo wiecie, Eboli kocha Don Carlosa, Don Carlos nie kocha Eboli. Eboli wiedziała, zorientowała się o tym, że Don Carlos, którego kocha, ma romans z macochą, która, nie, to jest taki operowy miszmasz. Elżbieta de Valois miała być pierwotnie żoną Don Carlosa. Niestety, na skutek splotu okoliczności politycznych, została żoną jego ojca. Ale miłość, jaką obdarzyła Don Carlosa i miłość, jaką obdarzył Don Carlos, Elżbietę nie wygasła. I w momencie, kiedy Elżbieta została jego macochą, dalej ta miłość trwała. Ona w żaden sposób nie prowadziła, była to miłość platoniczna. Nie doszło nigdy do żadnej zdrady. Tym niemniej Elżbieta kochała Don Carlosa, a Don Carlos kochał Elżbietę. W momencie, kiedy Eboli się o tym, w tym zorientowała, dowiedziała, zaczęła intrygować. I to intrygować w ten sposób, że doprowadziła do wielkiej tragedii. Kiedy już doprowadziła do tej tragedii, spostrzegła się, że popełniła życiowy błąd. O Don Fadale, o Don Crudel. O darze zgubny, o darze okrutny. Przeklinaj cię, moja urodo. To jest, są rozważania Eboli w tej arii. Thank you.
ani mezzo-soprano, bo na dodatek jest to idealny sprawdzian dla techniki, jaką dysponuje śpieweczka i dla umiejętności, dla oceny umiejętności operowania darną podczas wykonywania tej arii. I już zupełnie na koniec ta fraza o mia regina, to błaganie królowej o to, by zechciała jej wybaczyć wszystko, co królowa skwitowała krótko do klasztoru. Pani Ewo. Bo to mi nie grozi. Proszę? Chyba to mi nie grozi. No nie, ja cię widzę. Teraz już nie ma takich królowskich. No właśnie, ale mnie pani zaskoczyła. Pani Ewo, czy jest partia, którą chciałaby pani zaśpiewać trawiatę? To samo pytanie zadałam pani Mili kilka lat temu. Ja powiedziałam, że tak, ale bez pierwszej arii. Dlaczego? Bo tam jest dużo koloratur. Ale to pani nie musi ich śpiewać. Ależ oczywiście, że może. Bo nie można wyjść i zaśpiewać arii z pierwszego aktu, pomijając tak naprawdę całego sedna, tak? Czyli to, co tam jest najpiękniejsze w niej. Dlatego też odmówiłam. To szkoda. Proszę sobie wyobrazić, że dawno, dawno temu, kiedy rozpoczynała karierę Antonina Kawecka, a dyrektorem opery wrocławskiej poznańskiej, Teatru Wielkiego już w tym czasie, był legendarny Walerian Bierdiajew. Słynna poznańska Tośka przyszła rano do dyrektora i mówi: panie dyrektorze, przygotowujemy trawiatę, ja bardzo bym chciała zaśpiewać Violettę. Ach, Bierdiajew mówił taką mieszaniną polsko-rosyjskiej mowy, takim bardzo dziwnym językiem, z którego trochę się co niektórzy śmiali, a który miał ogromny urok. Bierdiajew mówi: ta sztosia, ja tobie mówię, ty nie będziesz śpiewać z Violetty. Violetta to, i tu pada nieparlamentarne określenie, najstarszego zawodu świata, i tobie nie nada śpiewać Violetty. I w tym momencie Kawecka słyszy, jak starszy pan pod nosem głośno dodał: o, Basia Kostrzewska, to była Violetta. Ja mam taką cichą nadzieję, że ktoś kiedyś pozbiera anegdoty operowe, szczególnie anegdoty właśnie dotyczące Bierdiajewa, jedna z najszybszych. Bierdiajew stoi w gabinecie dyrektorskim, wygląda przez okno i mówi do sekretarki: ha, patrz, przyjechała pusta taksówka. I za moment sekretarka słyszy: ojej, Henio czyż wysiada. Bo jak państwo wiecie, znany polski dyrygent Henio czyż był niskiej postury, szczuplutki, malutki. I okazało się, że starszy pan go nie zauważył. Także mam nadzieję, że ktoś kiedyś to wszystko opracuje i wyda. Chciałbym, byśmy wrócili w naszej rozmowie jeszcze do opery współczesnej. Jak na razie porusza się pani generalnie w operze klasycznej, operze XIX-wiecznej, operze romantycznej, a jaki jest pani stosunek do opery współczesnej? Brak. W stosunku? Brak. Znaczy, miałam przyjemność wykonać kilka utworów pod batutą maestro Kasprzyka na festiwalu kilka lat temu, muzyka Polonika Nowa. I potem sobie obiecałam, że nie będę się więcej męczyć. Także miałabym pewnie jeszcze w repertuarze Ewę z Raju Utraconego. Na pewno zaśpiewałabym Knapika we Wrocławiu i kilka innych partii współczesnych, ale zostawiam to sobie na... Pewnie przyjdzie taki moment, myślę, że na pewno. Ale jeszcze nie teraz, jeszcze jest piękny Robert do zaśpiewania i trochę szacunku dla swojego głosu. Myśli pani, że jeszcze znaczy lepszy, że jak ktoś... Młodzę. No właśnie. Czyli opera współczesna odpada, zostaje nam opera romantyczna, opera XIX-wieczna. O Wagnerze już rozmawialiśmy. Verdi napisał sporo śpiewania dla pani. Tak.
ale tu zostawiam pole podpisu dyrektorom. Niech zapraszają, no, dzwonią. Zrobiła pani wyłom, śpiewała pani Desdemonę. Tak. I to właściwie w tej chwili jedyna pani partia werdiowska. Tak. A jest tych partii, powiedzmy, mieszczących się w skali pani głosu? A jaką by pan chciał, żebym zaśpiewał? Dla mnie? Tak. Amelię z balu maskowego. Dobrze. To mocno, bal maskowy w Krakowie. No tu był świetny bal maskowy. No sporo czasu temu. No teraz będzie bal maskowy na Wrocławiu, na stadionie. I także myślę, że tych partii jest sporo. Mówimy o partiach dramatycznych. Może rozpracowaliśmy właściwie wszystkie partie dramatyczne. I od sceny, od strony czysto aktorskiej, od strony czysto wokalnej. A jak by się pani czuła w operze Buffa? Słuchamy. Mało inteligentna będzie odpowiedź, no nie wiem. Nie próbowałem nigdy. To znaczy, ale psychicznie postacie typu, powiedzmy, Don Pasquale, napoju miłosnego. To znaczy, ja myślę, że nie można śpiewać wszystkiego, tak? Ja jednak muszę się określić w partiach, tak naprawdę, które leżą mi najbliżej serca, tak? I to są właśnie te wielkie partie dramatyczne. Tak. I chyba tak przy tym pozostanę, więc nie. Czyli rozumiem, że to wszystko, co do tej pory w pani wykonaniu, to jest wstęp do przejścia na wielkie partie dramatyczne i wtedy tutaj już właściwie będzie pani miała pole do popisu. Tak dużo, że i jest starczy, oczywiście, tak, że tych partii jest bardzo dużo i dzieł, które można zaśpiewać, wykonać też jest bardzo dużo. Zaczęła pani Halkę. To jedna z polskich, właściwie jedyna z polskich heroin operowych, która jest od ponad 150 lat non-stop obecna na scenach. Do historii polskiej wokalistyki przeszło wiele śpiewaczy, które śpiewały znakomicie Halkę. Pani zaczęła we Wrocławiu, poprawiła Halką w Krakowie. Jak trudna jest Halka wokalnie? Niesamowicie trudna jest wokalnie, bo jest... Pisał ją tak, jakby nie wiedział, nie znał możliwości głosowych. Znaczy ona jest bardzo wysoko testurowo zawieszona i duet z Januszem w pierwszym akcie jest po prostu morderczy. Morderczy, więc to chyba jest ten fragment Halki, który kosztuje nas najbardziej. Bo potem przychodzi przyjemna aria, Chadziciątko na umiera dramatyczna i końcówka. Cały czwarty akt jest po prostu świetny. Kiedyś mi jeden dyrygent powiedział, że ty, Ewa, w życiu Halką nie będziesz i ty, Halkę, będziesz źle śpiewać. I, który był taki odważny? A z Wrocławia taki jeden. Nie będę mówić nazwisk. Ty się nie nadajesz na Halkę, ty nie będziesz Halką. Więc może miał rację, nie wiem. Ale kocham tą partię ze względu na postać, na to, że to jest taka góralka z charakterem. I tak ją interpretuję. No dobrze. Ale... Interpretuję jako bardzo mocną postać. Przepraszam. No to w takim razie obróćmy sprawę. Śpiewała pani w dwóch inscenizacjach Halkę i w żadnej nie była pani góralką. No, ale tak w duszy chyba trochę udawało. Nie, no bo śpiewała pani bardzo nowoczesne inscenizacje we Wrocławiu. We Wrocławiu lat Adamik robił. Jest tak, zupełnie wybrana z jakichkolwiek atrybutów góralskości. Tak. To samo jest tutaj. Tu Halka, tak jak pani prezes powiedziała, bardziej przypomina robotnicę niż góralską dziewczynę. Ale tak naprawdę przy tej partii tak myślę, że te wszystkie atrybuty nie są potrzebne. Ona jest tak emocjonalna, to jest tak niesamowity ładunek emocjonalny, że to czy ja jestem w takiej sukience, czy w innej, czy ja mam korale, czy ich nie mam, to kompletnie nie ma żadnego znaczenia. No to przekonajmy się. Dzisiaj Halka we współczesnej sukni. Ha, dzieciątko nam umiera, to mamy. Z głodu umiera.
Natomiast rzeczywiście chyba byłoby to niemożliwe, gdybym rozpoczęła karierę za granicą. Teraz miałam propozycję we wrześniu tego roku wyjazd do Japonii z Toską na 5 tygodni. Oczywiście zaakceptowałam tą propozycję, wszystko już było dogadane, po czym dostaję telefon po kilku tygodniach, że z tych 5 tygodni być może zrobi się 7 albo i 8, dlatego że jest dosyć duże zainteresowanie, być może więcej miast i
I co pani na to? No i odmówiłam. I ktoś by powiedział, no ale jak, to nie możesz tego zrobić, więc nie wyobrażam sobie zostawienia dzieci na tak długi okres. Chyba bym ja nie wytrzymała psychicznie i emocjonalnie. A młodsze dziecko ma trzylatka. I no, to jest kwestia wyborów, tak? Dokonywania wyborów w tym zawodzie. Tak jak mówię, ponieważ nie zdecydowałam się od samego początku na jakąś wielką karierę, w ogóle o niej nie myślałam i tak naprawdę ja nigdy w siebie nie wierzyłam. Nie wydawało mi się, że ja w ogóle będę pracować w tym zawodzie. Zdecydowałam się na rodzinę i myślę, że nie mogę mieć absolutnie żadnych oczekiwań już teraz względem swojej kariery. No a nie mogę też zostawić rodziny i dzieci, tak? To jest dla mnie najważniejsze. Ja nawet jak gdzieś wyjeżdżam, a staram się tak organizować sobie ten czas, że wyjeżdżam na 3-4 dni, próbnie na dłużej. Wracam zawsze do domu na weekend. Oczywiście wtedy, kiedy jest czas premierowy, to wiadomo, że ten tydzień już jest w pełni. Natomiast staram się, udaje mi się na razie dogadywać z dyrektorami w ten sposób, że śpiewanie tak, wszystko fajnie, ja dosyć szybko pracuję i udaje mi się pracować z reżyserami w bardzo szybkim, intensywnym tempie, także jak przyjeżdżam, to rzeczywiście rano, wieczór, to są próby. Wyjeżdżam znowu na 3 dni do domu, 3-4 jestem w domu, muszę ogarnąć i że tak powiem, wszystko to, co się działo w całym tygodniu szkoły i wracam z powrotem. Ale wracam z powrotem i wszystko pamiętam tutaj, co było, więc praca może posuwać się dalej. Także, ponieważ reżyserzy, którzy już mnie znają, wiedzą, że tak jest, dlatego nie mam, jak gdyby nie sprawiają mi problemów ani nie mam kłopotów z tym. Więc udaje mi się to pogodzić. Ale przy okazji wywołała pani kolejny, znaczy jeszcze jedno pytanie, powoli, co prawda już dość panią namęczyłem, zbliżamy się. A przepraszam, jeszcze przerwę. Chciałam powiedzieć, że zawsze jak jestem gdziekolwiek, czy dzisiaj tutaj, to ja zawsze myślałam i głową i sercem jestem w domu. Dzisiaj pani zaprosiła mnie na kolację i... No tak, byłem tego świadkiem. I brzydko odmówiłam, powiedziałam, że chcę pracować jak najszybciej. Bo po programie pani Ewa siada w samochód i jedzie do dzieci, a powiem państwu tylko tyle, że mąż pani Ewy jest nienormalny, czyli jest muzykiem, bo tak o sobie mówią muzycy. Czy pani mąż jest, znaczy czy pani mąż też, nie, mój mąż jest normalny, to znaczy, że pracuje poza zawodem, a jak mówią, że on jest też muzykiem, to znaczy, że jest nienormalny. Więc państwo są oboje muzykami, muszą to wszystko pogodzić. Generalnie ich, ponieważ mąż pani Ewy jest, gra w Orkiestrze Opery Wrocławskiej, więc te próby tam są dosyć intensywne. Więc i tak musicie państwo wszystko układać. Ale mówiąc o tej 5- czy 7-tygodniowej tosce, wywołała pani pytanie, ponieważ ja parę razy miałem do czynienia ze śpiewaczkami, które decydowały się właśnie na takie tournée z Toską, z Macbethem, z Traviatą czy Aidą i powiedzmy w ciągu 4 czy 5 tygodni śpiewały 15 czy 20 przedstawień jednej opery. Uważa pani, że to jest dobre? Dla głosu. Tyle, tak, zdecydowanie. To jest okropne, bo to z jednej strony wkrada się w to wszystko już rutyna, z drugiej strony te emocje, które chciałoby się przekazać, one jednak stają się coraz bardziej letnie i w efekcie właściwie poza czysto technicznym śpiewaniem nic więcej z tego nie wynika, prawda? I finansowo też niespecjalnie. Niespecjalnie. Więc nie warto. Jeszcze jakby miała pani z Japonii myśli przesyłać do Wrocławia, to byłoby to dość karkołomne przedsięwzięcie. Drodzy państwo, powoli kończymy rozmowę z panią Ewą Wezeł. Zaczęliśmy Carmen i kończymy Carmen. A żegna państwa pani Ewa Wezeł słynną Seguidillą. Zapraszam. Ritirò fuori le sedie, scemo non mi...
odbiłam za nią. Przyraszało mi rozpastnia. Zostawiła Pani tą rodzinę i że to zrobiła Pani, proszę Państwa, tylko dla nas. Znaczy, nie miała